Cześć. Wiecie, co to jest? Najlepsza sałatka krabowa z makaronem ryżowym. Poleca się na tego Sylwestra. I nie tylko. Zacznijmy od ugotowania makaronu ryżowego. Ryż też fantastycznie sprawdziłby się w tej sałatce. Tak samo jak dowolne kasze czy rozmaity makaron. Ja dziś używam makaronu ryżowego, bo idealnie pasuje do surimi. Makaron ryżowy ma bardzo prosty skład. To tylko mąka ryżowa i woda. Ten makaron gotuje się ekspresowo. Potrzebuje dosłownie 5 minut we wrzątku. Następnie przeleję go lodowatą wodą i od razu wystygnie. Wrzątek gotowy. W momencie, w którym makaron się gotuje, ja przygotowuję dressing. Potrzebuję dosyć sporo jogurtu naturalnego. Możecie też zastąpić go kwaśną śmietaną. Kolejnym fajnym dodatkiem, który lubimy prawie wszyscy, jest majonez. Taka spora łyżka. Do tego sos sojowy, następnie sok z cytryny. Pamiętajcie, aby ją zrolować, wtedy będzie więcej soku. Taką konkretną łyżkę soku dodaję do mojego sosu. Coś ostrego to oczywiście musztarda Dijon. To już wszystkie składniki. Teraz wystarczy, że je wymieszam. Możecie dodać tutaj masło orzechowe, które sprawi, że sałatka będzie zupełnie nietypowo smakować. Teraz pora na wyjątkowe składniki. Zacznę od tego najważniejszego, a będą to paluszki surimi, zwane paluszkami krabowymi. Ale z krabem one nie mają nic wspólnego. Dlaczego? Otóż te paluszki to formowane mięso białych ryb. Zwrócę jeszcze Waszą uwagę na bardzo ważne certyfikaty. Certyfikat MSC zrównoważonego połowu ryb. Paluszki kroję w talarki. Teraz całość przekładam do miski i zaraz wzbogacę o kolejne produkty. Mam duży ogórek, więc używam połowę. Pamiętajcie, aby usunąć gniazdo nasienne. Ma one w sobie mnóstwo wody. Z powodzeniem możecie wykorzystać je do akwafreski lub po prostu zmiksować w dowolnym koktajlu. Teraz wszystko kroję w pół talarki, w ćwiartki. Przygotowując tą sałatkę, odsyłam Was do naszej playlisty z sylwestrowymi przepisami. Kolejnym bardzo istotnym dodatkiem będzie seler naciowy. Wiele osób może nie lubić tego smaku, jednak ja uważam, że on niezwykle wzbogaca smak wielu potraw. Przekonajcie się właśnie w takich mieszankach, w takich sałatkach. Trzy łodygi pokroję cienko w talarki. Teraz kolejny kolor, czyli czerwona papryka. Oczywiście możecie wybrać dowolny kolor papryki. Również posiekam ją w kostkę. Teraz dwa ważne dodatki, to kapary i kukurydza. Kapary fantastycznie pasują do ryby. Teraz nie pozostało mi nic innego, jak dodać tutaj makaron. Ale musicie wiedzieć, że tutaj ten wysudzony makaron ma bardzo długie nitki. Więc ja, żeby wygodnie jadło się tą sałatkę, pokroję go jeszcze nieco drobniej. Mała ciekawostka na temat makaronu ryżowego to taka, że równie dobrze możecie go usmażyć na głębokim tłuszczu i dodać wtedy do takiej sałatki. Będzie on wtedy niezwykle chrupiący. Sprzątam i biorę się za siekanie dymki. Teraz pora na wymieszanie sałatki z dressingiem. Mam dla Was też słodki przepis Pawła na galaretkę sylwestrową z pianką i owocami. Mam nadzieję, że jesteśmy dla Was źródłem inspiracji, ale musicie wiedzieć, że Wy też jesteście dla nas inspiracją. Napiszcie w komentarzu, jakie sałatki najczęściej trafiają na Wasze imprezowe stoły. Aby impreza była udana, liczą się ludzie i fantastyczne jedzenie. I my właśnie z takimi przepisami do Was przychodzimy. Nie zapominajcie o subskrypcji, bo wtedy będziecie na bieżąco z tymi pysznościami.